Mając daną funkcję f określoną wzorem minus 1 druga razy y do czwartej minus 8y do trzeciej minus 45y kwadrat minus 100y minus 6 oraz jej pierwszą i drugą pochodną f' równa minus 2y do trzeciej minus 24y kwadrat minus 90y minus 100 oraz f bis równa minus 6y kwadrat minus 48y minus 90. Należy sprawdzić, czy w punkcie y0 równym minus 5 funkcja f ma ekstremum, a jeśli tak, to należy określić typ tego ekstremum. Zacznijmy od tego, żeby sprawdzić, czy punkt, w którym mamy sprawdzić, czy nasza funkcja ma ekstremum, czyli ma minimum bądź maksimum, czy ten punkt w ogóle należy do dziedziny naszej funkcji, dlatego że byłoby czymś nierozsądnym badanie, czy w danym punkcie jest jakieś ekstremum, jeżeli ten punkt w ogóle nie należy do dziedziny, czyli że funkcja w ogóle nie jest określona dla punktu y0 równy minus 5. Zastanówmy się w takim razie, jaka jest dziedzina naturalna naszej funkcji f. Zauważmy, że nasza funkcja f to jest wielomian stopnia czwartego, no i wiemy, że dziedziną każdego wielomianu jest zbiór liczb rzeczywistych. W związku z tym, no tutaj po prostu nie ma żadnego wyrażenia typu pierwiastek czy logarytm, nie ma również dzielenia, gdzie mianownik, należałoby założyć, że mianownik jest różny od zera. No po prostu jest to typowy przykład funkcji wielomianowej, dziedziną naturalną tej funkcji f jest zbiór liczb rzeczywistych. W związku z tym punkt y0, czyli minus piątka, no jest w szczególności elementem tej dziedziny, więc jak najbardziej jest możliwym badanie, czy ta funkcja f w punkcie y równym minus 5 ma ekstremum. Przypomnijmy, jak przebiega badanie, czy w danym punkcie funkcja ma ekstremum. Odbywa się to w dwóch etapach. W pierwszym etapie sprawdzamy tak zwany warunek konieczny. Oznaczymy sobie to tutaj jedynką rzymską. Napiszmy warunek konieczny na ekstremum, czy warunek konieczny ekstremum f. Jak wygląda ten warunek konieczny? Otóż jeżeli funkcja f ma ekstremum w punkcie y0, to wtedy pochodna w punkcie y0 jest równa 0. Czyli warunkiem koniecznym na to, żeby w danym punkcie było ekstremum funkcji f, jest to, że pochodna w tym punkcie musi się zerować. No i pytanie, czy w przypadku naszego zadania dla tej funkcji f, czy pochodna tej funkcji zeruje się w punkcie minus 5? Policzmy. W naszym zadaniu mamy o tyle prosto, że już nawet jest policzona pochodna, czyli nie tylko, że ktoś nam podał, jak wygląda wzór samej funkcji f, ale również już ktoś policzył pochodną rzędu pierwszego i tutaj zapisał oraz pochodną rzędu drugiego. Oczywiście w przypadku funkcji wielomianowej policzenie takiej pochodnej to jest dosyć prosta sprawa, no ale nie będziemy tego robić, skoro już mamy tutaj po prostu wyliczone i podane w postaci takiego wzoru. Czyli teraz, gdy będziemy chcieli policzyć pochodną w punkcie y0, żeby sprawdzić powyższy warunek konieczny, czyli pochodną w punkcie minus 5, to znaczy, że wystarczy, że minus 5 podstawimy tutaj pod niewiadomą y do tego wzoru. No i ta pochodna w punkcie minus 5 jest równa minus 2 razy minus 5 do potęgi trzeciej. Dalej mamy minus 24 razy argument do kwadratu, czyli minus 5 do kwadratu, minus 90 razy argument, czyli razy minus 5, no i minus jeszcze 100. To jest równe. Policzmy dalej. Minus 5 do potęgi trzeciej to jest minus 125 razy minus 2 to będzie 250. Tutaj będziemy mieli minus 5 do kwadratu, czyli 25. 25 razy 24 to jest 600 z minusem, czyli będziemy mieli minus 600. Minus 90 razy minus 5 to będzie plus 450. No i jeszcze minus 100.
250 plus 450 to będzie 700, minus 600, minus 100, czyli 700 minus 700 wychodzi nam wartość 0. Czyli otrzymaliśmy, że pochodna naszej funkcji f w punkcie y0 równym minus 5 zeruje się. Oznacza to, że możemy tutaj skreślić znak zapytania. Spełniony jest warunek konieczny na ekstremum w punkcie y0. Jeżeli ten warunek jest spełniony, to o punkcie y0 możemy powiedzieć, że jest punktem podejrzanym o ekstremum funkcji f. Podejrzewa, że być może tam jest jakieś ekstremum maksimum bądź minimum, albo też alternatywnie możemy też nazywać taki punkt punktem stacjonarnym, co dokładnie to samo znaczy. Czyli warunek, punkt, który spełnia warunek konieczny na ekstremum, nazywamy punktem stacjonarnym. Napiszmy więc z tego, co tutaj z naszych powyższych obliczeń wynika, że punkt y0 równy minus 5 jest punktem stacjonarnym. Funkcji f. Dobrze, to jest wniosek z jedynki rzymskiej. Natomiast co to znaczy, że to jest punkt podejrzany? No to znaczy, że to nie jest tak, że od razu możemy powiedzieć, czy w danym punkcie y0 mamy ekstremum, czy też nie mamy. Przypomnijmy, na czym to polega. Co to znaczy, że znaleźliśmy punkt podejrzany? Co to znaczy, że sprawdziliśmy, że w tym punkcie pochodna się zeruje? Może przypomnę to na takim rysunku, który tutaj zamieszczę gdzieś z boku. Narysuję tutaj jakąś przykładową funkcję, powiedzmy, że tak. No i tutaj powiedzmy, niech już leci do nieskończoności. Dobrze. Pochodna funkcji w danym punkcie może być jedna z jej interpretacji, to jest tangens kąta nachylenia stycznej. A to, że my przyrównujemy pochodną do zera, to znaczy, że ten tangens jest równy 0, czyli innymi słowy, że ta styczna jest równoległa do osi, no do osi poziomej, czyli w tym przypadku, ponieważ nasze argumenty nazywają się y, więc tutaj ta oś pozioma to jest oś y. Tu moglibyśmy na przykład napisać z, że to z to jest f od y. No w każdym razie punkty, których my teraz wyszukiwaliśmy, to są te punkty na wykresie, w których styczna staje się równoległa do osi poziomej. Czyli mamy tak, no jak tutaj byśmy sobie wyobrazili styczną, to jest taka krzywa, tak? Natomiast tutaj w tym punkcie właśnie jest taki przypadek, że ta styczna robi się równoległa. Tak samo jak tutaj, też styczna jest równoległa. Natomiast dodatkowo jeszcze jest tutaj taki jeden punkt, mianowicie tutaj. Tutaj też w tym punkcie, tak jak tu, oraz tu. Tutaj też styczna do wykresu jest równoległa do osi x-ów. No właśnie, czyli mamy tak, że punkty, w których pochodna jest równa 0, no to są właśnie takie punkty, w których styczna jest równoległa do osi x-ów, natomiast to jest tylko warunek konieczny, czyli podejrzewamy, że w tych punktach jest ekstremum. Natomiast na tym wykresie widać, że w tym punkcie faktycznie jest ekstremum, styczna jest równoległa i jest ekstremum, jest maksimum lokalne. W tym punkcie też jest ekstremum, mamy minimum lokalne, czyli najniższy punkt w takiej dolinie. Natomiast tutaj jest tylko podejrzenie, czyli owszem, warunek konieczny jest spełniony, punkt jest podejrzany, natomiast okazuje się, że to nie jest ekstremum, bo tutaj dochodzimy do tego punktu. No i wydaje się, jak dochodzimy do tego punktu, że idziemy pod górę, więc być może osiągniemy, mogłoby nam się wydawać, jakbyśmy tutaj narysowali sobie takiego ludzika, który tutaj idzie pod górę na tym wykresie, no to to wygląda w pewnym momencie tak, że ten ktoś, kto tutaj wędruje po tych górach, mógłby sobie pomyśleć, że o, już za chwileczkę będzie na szczycie. Tymczasem jak wychodzi, to się okazuje, że nie jest to szczyt, tylko że to jest tylko tak zwany punkt przegięcia. Niestety trzeba iść jeszcze dalej pod górę i to dosyć długo. No więc tego typu punkty to są punkty, które podejrzewamy ze względu na to, jak się zachowuje styczna. Podejrzewamy, że być może dochodzimy do jakiegoś ekstremum, tymczasem może się okazać, że to nie jest ekstremum. Więc to, co my teraz znaleźliśmy poprzez warunek konieczny, to dowiedzieliśmy się właśnie, że ten punkt y0 równe minus 5 jest punktem stacjonarnym, czyli podejrzewamy, że być może w tym punkcie jest ekstremum. Natomiast może to być jeden z takich punktów, maksimum bądź minimum, ale może być to jednocześnie taki punkt przegięcia. O tym musimy się przekonać i właśnie do tego celu posłuży nam tak zwany warunek wystarczający, czyli warunek konieczny
No, jak sama nazwa wskazuje, nie wystarcza do tego, żeby można było powiedzieć, czy w tym punkcie to ekstremum jest, czy nie. Pozwala tylko nam stwierdzić, że podejrzewamy, że może być. Natomiast, żeby być pewnym, to musimy użyć warunku wystarczającego. I to oznaczymy sobie dwójką rzymską i przejdziemy, i to jest kolejny etap naszego zadania. Teraz będziemy sprawdzać warunek wystarczający na ekstremum. Zapiszmy. Warunek wystarczający na ekstremum funkcji f. Dobrze, jak ten warunek brzmi? Przytoczmy tutaj stosowne twierdzenie. Będziemy mieli tak. Jeśli dla punktu stacjonarnego Y0 zachodzi warunek taki, że druga pochodna w punkcie Y0 jest różna od zera, to wtedy f ma w punkcie Y0 ekstremum i mamy dwa przypadki. Jeśli ta druga pochodna jest w tym punkcie, jest dodatnia, może zapiszmy to w postaci implikacji. Jeśli tak, to zachodzi, co zaraz napiszę. Natomiast jeśli ta druga pochodna jest ujemna, od razu przygotuję ten drugi przypadek, to wtedy również mamy ekstremum i możemy zapytać, jakie to ekstremum jest. Mianowicie tak, jeśli druga pochodna jest dodatnia, to wtedy możemy się posłużyć, o czym mówi ta druga pochodna. Zanim zapiszę ten warunek, to tylko jeszcze coś wyjaśnię. Druga pochodna funkcji f to pewna charakterystyka, która mówi nam coś o wypukłości i wklęsłości funkcji f. To znaczy, jeżeli druga pochodna jest dodatnia, to wtedy mamy do czynienia z funkcją, która jest wypukła. Narysuję tutaj przykładową taką funkcję wypukłą. Funkcje wypukłe to takie funkcje, które w ten sposób się zachowują. Natomiast jeżeli druga pochodna jest ujemna, no to wtedy jest dokładnie odwrotnie, czyli mamy takie funkcje, nazywamy je wklęsłymi. No właśnie, czyli jeżeli druga pochodna jest dodatnia, to mamy funkcje, które mają taki kształt, możemy powiedzieć, że to są takie uśmiechnięte funkcje, a jak druga pochodna jest ujemna, to mamy takie smutasy. Przy czym może od razu tutaj poczynię taką jedną drobną uwagę, jeśli chodzi o nazewnictwo. Mianowicie to, że ja powiedziałem do tej funkcji, która jest uśmiechnięta, że to jest funkcja wypukła, a do tego smutasa powiedziałem, że to jest wklęsła, to jest niestety jeden z niewielu elementów, znaczy niestety, jest to jeden z niewielu elementów w matematyce, które nie są jednoznacznie określone. To znaczy w zależności od podręcznika, w zależności od wykładowcy, to jedni mówią na te funkcje uśmiechnięte, wypukłe, a inni dokładnie na odwrót mówią o tych funkcjach, że to są funkcje wklęsłe. I na odwrót również w przypadku tej drugiej funkcji oczywiście. To wynika z tego, z której strony patrzymy na wykres funkcji. Jeśli ktoś patrzy na funkcję z góry, no to wtedy może powiedzieć, że o, tutaj to wygląda jak naczynie, do tego naczynia można coś nalać, w związku z tym powie, że to jest wklęsłe, a takie naczynie to jest naczynie, które jest wypukłe i do tego się nalać nie da. Natomiast ja byłem uczony na wykładach, na które uczęszczałem, że tego typu funkcje to są funkcje wypukłe, czyli jakby punkt widzenia jest od spodu, czyli patrzymy na wykres od spodu i patrząc od spodu, to patrzymy tak jakby na sklepienie, no i jeżeli mamy takie sklepienie, tak jak stalaktyty, no to wtedy takie sklepienie to jest sklepienie, które jest wypukłe, a jeżeli tutaj od spodu patrzymy teraz na wykres tej funkcji, to mamy do czynienia z funkcją wklęsłą. Natomiast tak jak powiedziałem, jest to jedna z takich rzeczy, które nie mają jednoznacznej definicji i w zależności od wykładu, od książki możemy spotkać zarówno takie nazewnictwo, jak i takie. Ja będę tutaj używał nazewnictwa, do którego sam jestem przyzwyczajony, z którym się spotkałem, tak jak powiedziałem, na wykładach, na które ja uczęszczałem. Czyli funkcje uśmiechnięte, dla mnie to są funkcje wypukłe, a smutasy są wklęsłe. No dobrze, w każdym razie, jeżeli ta druga pochodna jest dodatnia, to wtedy możemy powiedzieć, że funkcja f jest w punkcie y0 wypukła,
Mamy, no jak jest wypukła, to właśnie znaczy, że jesteśmy tutaj w tym punkcie, także tak jak rysowałem, że mamy już, wiemy, że to jest w punkcie stacjonarnym, czyli że tutaj pochodna się zeruje, czyli tutaj właśnie jest, o, to jest styczna równoległa do osi x-ów, no i wiemy, że ona jest teraz wypukła, no to znaczy, że widać, że jesteśmy na tej niebieskiej krzywej w najniższym punkcie w dolinie, czyli że mamy do czynienia z minimum lokalnym, czyli mamy minimum w punkcie y0. Czyli nie tylko, że już wiemy, że w tym punkcie jest ekstremum, ale w przypadku, gdy ta pochodna, druga pochodna jest dodatnia, to wtedy dodatkowo wiemy, że mamy minimum lokalne. Natomiast gdy ta druga pochodna jest ujemna, to znaczy, że mamy funkcję wklęsłą, no i w tym punkcie widzimy, że idziemy pod górę, potem idziemy z górki, czyli osiągnęliśmy maksimum lokalne. Pewien szczyt na tym wzniesieniu osiągnęliśmy, czyli po pierwsze napiszmy, że f jest w punkcie y0 wklęsła, i mamy maksimum lokalne w punkcie y0. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o teorię związaną, czyli twierdzenie, które mówi nam o tym, jaki jest warunek wystarczający na ekstremum funkcji f. No, w takim razie, w naszym zadaniu, żeby dokończyć je, należy zbadać teraz, jak wygląda ta pochodna rzędu drugiego w punkcie y0 równym minus 5. O tym punkcie już wiemy z jedynki rzymskiej, że to jest punkt stacjonarny. To teraz trzeba sprawdzić jeszcze, jak wygląda druga pochodna, czy ona jest większa od zera, czy mniejsza od zera. Policzmy w takim razie, przy czym w pierwszej kolejności sobie przypomnimy, bo tutaj w treści naszego zadania mamy napisane, jakim wzorem dana jest ta druga pochodna funkcji f. Minus 6y kwadrat, minus 48y, minus 90. Zapiszmy to tutaj. Może jeszcze raz przepiszę tą wzór tej drugiej pochodnej. Czyli mamy tak, druga pochodna funkcji f to jest minus 6y kwadrat minus 48y minus 90? 90. Dobrze, no i my teraz mamy zbadać, żeby sprawdzić warunek, który mamy w naszym twierdzeniu. Mamy zbadać, jak się kształtuje druga pochodna w naszym punkcie stacjonarnym y0. Czyli jak się zachowuje ta druga pochodna w punkcie stacjonarnym minus 5. Czyli wstawiamy minus 5 wszędzie pod argument do powyższego wzoru. Czyli mamy tak, minus 6 razy minus 5 do kwadratu minus 48 razy minus 5, minus 90. Minus 5 do kwadratu to jest 25, razy minus 6 to będzie minus 150. 48 razy 5 to będzie 240 z plusem, ponieważ tutaj mamy dwie wartości dodatnie, czyli mamy plus 240 i minus jeszcze 90. Przepraszam, dobrze. W takim razie mamy tak, minus 150 plus 240 to będzie 90, minus 90 to daje 0. No to mamy pewien problem, dlatego że nasze kryterium nie rozstrzyga takiego przypadku. W naszym twierdzeniu o warunkach wystarczających mamy napisane, co zachodzi, jeśli ta druga pochodna jest różna od zera, natomiast to kryterium nie rozstrzega w przypadku, kiedy druga pochodna jest równa 0. W związku z tym, niestety, to kryterium, które tutaj jest, nie pozwoli nam na rozwiązanie problemu, czy w tym punkcie jest ekstremum, czy też nie. Musimy posłużyć się innym kryterium, uzupełniającym to kryterium, które zostało tutaj podane. No takim kryterium, jeżeli kolejna pochodna jest równa 0, to jedna z możliwości jest taka, żeby policzyć następną pochodną, czyli pochodną rzędu trzeciego. No i teraz jest odpowiednie twierdzenie, które mówi, że jeżeli ta kolejna pochodna będzie różna od zera, to wtedy znaczy, że mamy tutaj w tym przypadku tak zwany punkt przegięcia, czyli taki punkt, jak tutaj zaznaczyliśmy sobie na tym różowym, tutaj mamy punkt przegięcia. Czyli jeżeli pochodna rzędu trzeciego w danym punkcie będzie różna od zera, to znaczy, że mamy do czynienia z punktem przegięcia i że w tym punkcie nie ma ekstremum. Dobrze, może zapiszemy to też tutaj formalnie. Zapiszmy. Jeśli
y0 jest punktem stacjonarnym. Czyli napiszmy w nawiasie, co to znaczy, czyli że pochodna w punkcie y0 jest równa 0. Oraz druga pochodna w punkcie y0 jest również równa 0. I pochodna rzędu trzeciego w punkcie y0 jest różna od 0. To w punkcie y0 nie ma ekstremum. No dobrze, wykorzystajmy to kryterium i sprawdźmy, czy to kryterium będzie można zastosować do naszego zadania. No tak, tyle tylko, że akurat pochodnej rzędu trzeciego już nie mamy w naszym zadaniu policzonej, ale nie jest to absolutnie żaden problem, dlatego że już skoro mamy pochodną rzędu drugiego tutaj, no to wystarczy teraz tylko policzyć pochodną z tej pochodnej, czyli pochodna rzędu trzeciego to jest pochodna z pochodnej rzędu drugiego, czyli zapiszmy. A to jest wielomian, więc to jest bardzo proste do policzenia. No właśnie, mamy tutaj w nawiasie zapisałem pochodną rzędu drugiego. No i jak policzę pochodną z tej pochodnej rzędu drugiego, to będzie pochodna rzędu trzeciego. No ta pochodna to jest bardzo prosta rzecz. Mamy pochodną z funkcji wielomianowej. Minus 6 mogę wyłączyć. Pochodna z y kwadrat to jest 2y, więc będzie minus 12y. Minus 48 wyłączam, a pochodna z y, po y to jest 1, czyli będzie minus 48. No i tyle, jeśli chodzi o pochodną rzędu trzeciego. W takim razie musimy teraz do naszego tutaj, żeby sprawdzić, czy to kryterium zadziała, to musimy policzyć pochodną rzędu trzeciego, ale w punkcie y0. Napiszmy, pochodna rzędu trzeciego w punkcie y0, to inaczej, pochodna rzędu trzeciego w punkcie minus 5. Czyli wstawiamy teraz minus 5 do tutaj powyższego wyrażenia, które definiuje pochodną rzędu trzeciego, czyli mamy minus 12 razy minus 5, minus 48. Minus 12 razy minus 5 to będziemy mieli 60, czyli mamy 60, minus 48 to jest 12. W każdym razie to jest różne od 0. No i zgodnie z tym, co tutaj mamy napisane właśnie w tym twierdzeniu, mamy taką sytuację, że wykazaliśmy, że punkt minus 5 to jest punkt stacjonarny, czyli zachodzi warunek, że pochodna w minus 5 jest równa 0. Może zapiszmy tutaj poniżej. Podsumowując. y0 równe minus 5 należy do dziedziny funkcji f. No i dodatkowo wiemy, że pochodna w punkcie minus 5 jest równa drugiej pochodnej w punkcie minus 5 jest równa 0. Oraz pochodna rzędu trzeciego w punkcie minus 5 jest różna od 0. Wniosek z tego jest taki, jak tutaj mamy zapisane, że pomimo tego, że y0 równe minus 5 był punktem podejrzanym o ekstremum, to okazuje się, że punkt y0 równe minus 5 to punkt, w którym funkcja f nie ma ekstremum. Należało zbadać istnienie ekstremum w punkcie y0 równe minus 5. No i po tych wszystkich obliczeniach okazuje się, że w tym punkcie y0 równe minus 5, pomimo podejrzenia pierwotnego wynikającego z warunku koniecznego, okazało się, że w tym punkcie jednak nie ma ekstremum. Możemy też dodatkowo tutaj sobie dopisać w nawiasie, że y0 równe minus 5 jest punktem
przegięcia. Funkcji f. No czyli właśnie mamy do czynienia z czymś takim jak tutaj ten punkt na wykresie. Czyli wydawało się, że być może to jest ekstremum, ale jednak okazuje się, że nie, jest to punkt przegięcia. No w każdym razie to, co tutaj się pojawiło, to jest rozwiązanie naszego problemu i tym samym zakończyliśmy rozwiązywanie tego przykładu.